Także umiłowani moi. Dzień dobry umiłowani moi. Witam was na kolejnym vlogu. Na kolejnym spotkaniu z moją osobą. Także. Witam i o zdrowie pytam, jak to niektórzy mówią. Pozwolimy się troszeczkę zagrzać maszynie, niech sobie trochę pochodzi. I zaraz będziemy jechali już tak jak należy. Już mamy 37 stopni, także motocykl się bardzo szybko grzeje, także 41, także zobaczcie. Dopiero co wyjechałem z domu, dopiero co go zapaliłem, a już mamy tych stopni 44. Także to jest taka super moc tego motocykla, lub można to powiedzieć super wada, że ten motocykl bardzo, bardzo szybko się grzeje. No i tutaj przechodzę właśnie płynnie do tematu, co się nie podoba mi w tym motocyklu. 52 stopnie. Jak widzicie, ten motocykl bardzo szybko się grzeje. Ktoś powie, no to szybko się zagrzewa, to też szybko ten motor, ten silnik, no można już używać w pewnym zakresie swojej pracy. 58. No tak, to prawda. Natomiast przekłada się to na inną taką, powiedzmy sobie, drugą sprawę, że jak on się grzeje, to on się grzeje cały czas konstant, zawsze do góry. I gdy jedziemy w korku albo stoimy gdzieś na światłach dość dłuższy czas, bo niekiedy takie światła się zdarzają, to powoduje, że się włącza wentylator. I to nie wiem, czy to uznać za wadę, no bo wentylator działa i wszystko jest w porządku, ale dla mnie to taki lekki dyskomfort, bo tutaj mówimy o takim, przy tych motocyklach nowych, to tylko mówimy o pewnych takich dyskomfortach, które one nam tutaj robią, a to taki lekki dyskomfort psychiczny. Co to się dzieje, że on tak szybko się zagrzał? Ja już na jednym szorcie pokazywałem, że być może przyczyną jest to ułożenie na przykład tej miski śmieszno-olejowej. Niektórzy uważają, że to jest jedna z największych wad tego motocykla, że on taką miskę ma taką lejkowatą. Także tu jest taka jego druga wada właśnie, ta dziwnie wystająca miska olejowa. I tak przechodzimy płynnie od wady do wady. Ale ta miska, że ona jest tak właśnie dziwnie usytuowana, no to jest blisko tłumnika, który właśnie idzie tam obok. Tak by było wyprofilowane i ten tłumnik, oddając swoją energię na zewnątrz, no będąc w takiej bliskości, to też może podgrzewa ten olej. I właśnie dzięki temu ten temperatura już jest tak wysoka. Także już mamy 79 stopni, to tak de facto to już jest temperatura robocza tego motocykla w takich okolicznościach. Także umiłowani moi, co jeszcze mi tutaj przychodzi do głowy, właśnie popatrząc na tą kałużę, którą tutaj minąłem, to sprawa związana właśnie z tym, że motocykl, gdy jeździmy po kałużach lub w deszczu, moim zdaniem ma zbyt ubogie te swoje chlapacze, czy błotniki, czy jak zwał, tak zwał. No są one niewystarczające. Z tyłu jeszcze tak dość pechowo moim zdaniem umieszczony regulator napięcia, który no de facto jest odsłonięty całkowicie na warunki właśnie takie atmosferyczne, wilgotne. Może to związane jest z tym, że on musi mieć tam dobre chłodzenie, ale nie wiem, czy dobrym pomysłem jest zlanie na niego non stop wodę, gdy jeździmy właśnie po kałuży, a opony jakie są, takie są, no one dość mocno rozchlapują tą wodę, no i po prostu się na to leje. Oprócz tego doświadczeniem nauczony, bo akurat bardzo często nim jeździłem właśnie po deszczu lub w samym deszczu, muszę powiedzieć, że tył jest bardzo narażony na właśnie ten deszcz, kufer jest cały ochlapany, ba, nawet powiem szczerze, że nawet plecy miałem ochlapane, jak tego kufra nie było, także to też powodowało taki no dyskomfort i takie, można powiedzieć, zgubienie tych walorów estetycznych motocykla. Także motocykl bardzo się szybko brudził, gdy jechaliśmy właśnie w takim deszczu.
przedni płotnik też jest moim zdaniem za krótki. Chlapie nam tutaj po silniku, chlapie nam tutaj po kolanach, po lakach, po chłodnicy, po klaksonie. Także z tym coś też trzeba było zrobić. Także na chwilę obecną postanowiłem zakupić tylny taki chlapak akcesoryjny. Skorzystałem z AliExpress i tam, że kupiłem za niespełna 80 zł chlapaczek mocowany na jedną długą trytkę. Natomiast na przód w tym momencie zamówiona, być może jak już ukończę tego vloga, to już będzie założona druga akcesoryjna rzecz, jakim będzie właśnie chlapaczek, takie przedłużenie płotnika przedniego. Tam już skorzystałem z firmy Puig, czyli już z takiego błotniczka, choć po trzykroć mniejszego, ale dwukrotnie droższego. No cóż, za firmę trzeba płacić, ale nie znalazłem żadnego akcesorium na chwilę obecną gdzieś na Ali, które mogłoby być tutaj do tego motocykla założone, także skorzystam z błotnika, no takiego już powiedzmy firmowego. Może dzięki temu będzie on bardziej estetyczny, bardziej wytrzymały. Zaraz wam powiem, ile jest stopni. No 16 stopni jest. O, i tu następna wada. Także motocykl super wyposażony w bajery, elektronikę i to wszystko. Ma termometr, o którym wiesz, tak cały czas się tutaj chwaliłem. Termometr informujący o temperaturze, silnika. Natomiast nie ma termometru. Nie ma termometru informującego o temperaturze zewnętrznej, a ja uważam, że to jest jedna z wad. I wiem, że niektóre Hondy mają ten termometr. Yamachy wręcz chyba wszystkie mają taki termometr. Nie wiem, jak Kawasaki czy coś takiego ma, ale tutaj Honda niestety akurat w tymże modelu takiego zewnętrznego czujnika, może jest czujnik zewnętrzny, ale nie eksponuje tutaj na naszym wyświetlaczu tejże informacji. To też uważam za następną wadę tego motocykla, że on tak sobie, że po prostu, że tak sobie, że sobie Honda tego nie nam nie zaimplementowała, nie podarowała to ewentualnym konsumentom. Następną wadą, no to nie wiem, czy płynie, czy nie płynie, przechodzimy do tylnego siedziska. Tak, tylne siedzisko to jest dla mnie też duża wada, choć ja na nim nie siadam, ale moja żona ze mną jeździ i no bardzo sobie nie chwali to siedzenie z tyłu. Ono jest bardzo twarde i to jest taka kuriozum, bo przednie siedzenie jest naprawdę miękkie i fajne. Ja w tym momencie kupiłem sobie dodatkowo siedzenie takie akcesoryjne. Wydaje mi się, że różnica między siedzeniem akcesoryjnym a tym OM-owym, jeżeli chodzi o komfort, jest chyba żadna. Tam jest tylko kwestia obszycia. Przynajmniej takie mam uczucie, bo ja różnicy generalnie nie widzę, tylko taką różnicę estetyczną. I one są oba miękkie, fajne miękkie. Natomiast z tyłu no to jest spartańska. Let's go to Sparta. Naprawdę. Także no, jeżeli jeździmy we dwójkę, to rzeczywiście ten motocykl ma siedzenie twarde. Ja w tym momencie założyłem sobie taką nakładkę. No, wybrałem z wielu nakładek, jakie były na Allegro. No i tą ludzie chwalą i rzeczywiście żona powiedziała, że jest ekstra, że jest wszystko cacy, także nie będę jej zmieniał. Ja jeszcze mam chwilkę czasu, to pójdziemy sobie tędy. Także następna taka wada, jeżeli chodzi o ten motocykl, no to twarde tylne siedzenie. Ja wiem, że ten motocykl dla jednej osoby i do poszalenia, dla młodego mężczyzny, ale ten młody mężczyzna też może szukać młodej kobiety, tudzież innego młodego mężczyzny, będąc poprawny politycznie. No to wtedy tam będzie go dupka bolała, no. I to przed samym stosunkiem nawet. Także
no, co może wpływać negatywnie na ich relacje. Także no, tak to ja muszę o tym powiedzieć, że siedzenie jest twarde i warto się tutaj zaopatrzyć w jakąś nakładkę, tudzież ewentualnie poprosić znajomego tapicera lub mniej znajomego tapicera, żeby nam coś tutaj pomógł w tej materii. Także to jest wada. Następną wadą, którą tutaj ja przynajmniej, oczywiście to są moje spostrzeżenia i ktoś się może zgodzić, że to jest wada, że to nie jest wada, bo tutaj generalnie o walorach estetycznych, czy ten motocykl jest ładny, czy nie, no to ciężko mi się wypowiedzieć. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jest ładny, bo jest bardzo podobny do Benelli Benz 125 i moja żona uważała, że jest ładny i też powiedziała, że ten jest ładny. No, KTM Duke, ten Scalpel, bardzo też jest do niego podobny. I niektórzy też mówią, że jest ładny, niektórzy mówią, że jest brzydki, że jest bardzo podobny do Hondy CB500F i to jest brzydki motocykl, także wiadomo, są gusta i guściki. No mi się on podoba generalnie, nie będę tutaj wnikał, co by mogli zrobić tak, a co by mogli zrobić inaczej. Takie są trendy, taka jest w tym momencie polityka firmy, także o czym my tu będziemy gadać, no na to wpływu nie mamy, czy on ma lampę okrągłą, czy on ma takie LEDy, czy możemy sobie gdybać, no. Ja bym w sumie generalnie wolał, żeby była tutaj jakoś inaczej to zrobione i lampa okrągła, nie? Też by fajnie to wyglądało. Ale jest taka, jaka jest, także wiadomo, unifikowanie to też wpływa na samą cenę motocykla. Także następną wadą, którą tutaj ja odkryłem, to są te podnóżki dla kierowcy. No przynajmniej dla mnie chciałbym, żeby te podnóżki były z gumkami. Czyli miały tak zwane oparcia gumowe, nie tak jak tutaj w oryginale jest, czyli takie oparcia z jednego materiału, metalowe, z aluminium czy z jakiegoś innego odlewu. No może to tak wygląda super rasowo, sportowo, ale generalnie przy dłuższych wyjazdach, a jeżeli mamy buty dość z miękką podeszwą, no to jest to takie wręcz mało komfortowe, także sugerowałbym sobie to wymienić. Ja sobie to wymieniłem i udało się wymienić, natomiast tutaj przy tej wymianie wyszła następna wada, że ze względu na budowę tego motocykla te nóżki, które założyłem, standardowo są dłuższe od tych założonych tutaj akcesoryjnych i przy manewrowaniu, jeżeli mamy nogi opuszczone, siadamy na motocykl okrakiem, piękny widok, to one nam, jakby to powiedzieć, no przeszkadzają na przykład przy manewrowaniu motocyklem, na przykład mamy te nogi opuszczone, bo one po prostu haczą nam o łydki. Nie, to tak jest skonstruowany ten motocykl, że na to wychodzi, no i nic na to poradzić nie możemy. No proszę, że jadę tak wolno, ale chcę jak najwięcej wam teraz powiedzieć o tych wadach, które ja tutaj odkryłem. Ale cóż, w sumie generalnie nie chodzimy cały czas z nogami, nie odpychamy się nogami, tylko robimy to raz na jakiś tam czas przy jakichś tam ewentualnych niefortunnym ustawieniu motocykla gdzieś tam na parkingu, czy gdzieś tam musimy pomanewrować, więc to jest tam może nie procent, to może być nawet promil tego, co musielibyśmy zrobić, także ja sobie te akcesoryjne podnóżki założyłem i nie mam zamiaru ich ściągnąć, bo uważam, że jest mi lepiej, także jakby to było jakieś takie wręcz bardzo przeszkadzające, to bym na pewno to wymienił. A w tym momencie, na początku miałem takie, o kurczę, coś tu nie gra, ale teraz pomału się przyzwyczajam i na pewno je tak zostawię, jak jest. Biegi się dobrze zmienia, quick shifter też dobrze chodzi, hamuje się też dobrze tylnym hamulcem, także nie ma sensu zmieniać. Co jeszcze może takie być niepokojące, na przykład gdy motocykl jest zimny, wyjeżdżamy nim pierwszy raz, to takie to zapalenie tego motocykla to nie jest takie przekręcamy już, tylko takie ututut i dopiero za drugim czy trzecim razem on zapala. Potem jak już jest ciepły, to on zapala
idealnie. Nie wiem, czy w moim egzemplarzu tak jest, ale no tutaj w tym egzemplarzu rzeczywiście taka sytuacja miejsce ma, także o tym też muszę powiedzieć. To jest takie wkurzające. Następną rzeczą, jaką ten motocykl ma, a co uważam, że jest troszeczkę słabo dopracowane, nie wiem, czy to jest wina podobno mojego egzemplarza, ale może się mylę, to jest to, że jak połączymy sobie z synkiem, czyli tutaj z tym Honda Sync, czyli tą synchronizacją telefonu wraz z samym motocyklem, nie? Bo tutaj mamy taką nawigację, to wtedy te guziki, które tutaj mam, czyli ten guzik Function, który tu przełącza pod spodem, ewentualnie jest odpowiedzialny za kasowanie tripów i tych wszystkich rzeczy, nie działa, jest wyłączony, jest deaktywowany i nic nie można zrobić. Jeżeli chciałbym coś tu zrobić, to musiałbym w pierwszej chwili albo rozłączyć Bluetoothem, albo całkowicie wyłączyć telefon, żeby na przykład skasować sobie trip i od razu gdzieś tam pojechać. I nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No jest to trochę uciążliwe, bo trzymanie długo guzika i tam próbę czegokolwiek przestawienia. No wiadomo, niekiedy się człowiek śpieszy, chce coś, na przykład jest na stacji benzynowej, chce sobie wykasować tryb i jechać dalej, no to nagle się tam z tego robi jakaś taka niepotrzebna historia, która tak de facto może nas tu rozkojarzyć i zirytować, a mnie to no trochę irytuje, także o tym też muszę wstąpić, jak to się nazywa, o tym muszę też powiedzieć. Dalej. No co do pracy Quickshiftera, no teraz widzieliście, nie jechałem, nie używam Quickshiftera. Dziwnie mi się z tym, ja po prostu być może nie umiem obsługiwać Quickshiftera, bo tak de facto nie jeździłem motocyklem nigdy z Quickshifterem. No on działa góra-dół i ja tak powiem z lekką nutką nieśmiałości, że jeżeli chodzi o przełączanie biegów w górę, to rzeczywiście fajnie, natomiast nie umiem przełączać biegów w dół. Raz czy dwukrotnie próbowałem przełączyć, słabo to idzie, jakoś te szarpnięcia są dość spore, ja nie wiem, jak ma być ta ręka ustawiona, z jaką ilością gazu, żeby ten quickshifter, czy ma być całkowicie gaz ujęty, żeby włączyć quickshifter w dur. No ciężko mi powiedzieć, wiem, w sumie tak, no jeżeli jedę na mapie standardowej, to rzeczywiście słabo to działa. Jak włączę na mapę Sport, to rzeczywiście ten quickshifter w ogóle generalnie lepiej działa i przy niższych obrotach mogę przełączać te biegi za pomocą quickshiftera do góry, no i też fajnie działa w górę, ale no, drogi jakie są, takie są u nas i też nie zawsze tym Sportem, no po prostu niekiedy się boję jechać, że mi po prostu motocykl pójdzie jakimś power sliderem czy coś w tym rodzaju, także wolałbym takich power sliderów unikać. No i to też mnie bardzo denerwuje w tym motocyklu, że te biegi nie chodzą. No może się nauczę i to jest nie wina motocykla, tylko konstrukcji tego, tylko po prostu no, moich umiejętności słabych. Dlatego też można powiedzieć, że taką niepełną wadę. Także umiłowani moi, chyba to wszystko, co mam na temat tego motocykla na razie do powiedzenia. Jest tu gdzieś miejsce? O kurczę, nie ma. Może tu się wcisnę. Staniemy przy tym i będę kończył tego vloga. Także dzisiaj vlog, co mi się nie podoba. Co mi się nie podoba w Hondzie Hornet? Nowy model. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. A jak nie, to sobie coś przypomnę i w komentarzach wam napiszę. Także dzięki za obejrzenie tego vloga. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Pa!